Witamy wszystkich w nowym odcinku podcastu Na Martwo. Jestem Mateusz i ze mną jest... Ada, robi wsada. Dzisiaj mój odcinek! Okej, to jest dzisiaj jej odcinek i jesteśmy podcastem kryminalno-komediowym. Ale dzisiaj mocno kryminalno, prawie mało wcale komediowo. O nie! Tak. Nie będę się odzywać w takim razie. I co? No i zanim zaczniemy, to zapraszamy na nasze social media do lajkowania, subskrybowania, obserwowania, oceniania. Na 5 gwiazdek na Spotify. No właśnie. I zapraszamy też na naszego, nie wiem, PayPala. Zapraszamy i dajcie, możecie coś tam zostawić nawet. O, możecie coś zostawić. I co? I mów. No, słuchajcie, wiecie jak w ogóle, bo myślałam sobie tak, miesiąc dumy, zrobiliśmy już taki jeden odcinek, tak? Ty zrobiłeś ten ostatni przypadkiem, odcinek. W ogóle przypadkiem, nie myślałam tak. O tym, że jest trajny. Ale słuchajcie, siedziałam sobie na Instagramie, przeglądałam sobie filmiki i wyskoczył mi filmik jakiejś takiej dziewczyny, nie wiem, z Ameryki, która robi właśnie jakieś takie... TikToki tak, o prawdziwych zbrodniach, okay. Tak, i ona coś tam... nagrała taki filmik, że myślałam, że już wszystko widziałam i wszystko słyszałam, dopóki nie usłyszałam o tej sprawie. I oczywiście mnie to zaintrygowało, bo mnie też mało rzeczy szokuje po tylu jakby sprawach kryminalnych, o których czytałam, słyszałam itp. itd. I nie słyszałam o tej sprawie nigdy wcześniej, a jest podobna do tej, którą ty kiedyś zrobiłeś i ja? Której nie wypuściliśmy. O, do publikacji. No. To jest coś, to jest podobny taki, vibe. To jest taki odcinek, który mamy w zapasie, jakby nie jest tragiczny, tylko Mateusz Ada cały czas nie podoba. Marka i... Co? Tak dosłownie jest takie, bo ty miałeś jakiś katar mega, chyba chora byłaś. Może. I dosłownie jest takie smarkanie, że się go nie da wyciąć, bo jest tak... Ale możemy nagrać od nowa, bo masz go napisanego. No mam. Więc kiedyś to zrobimy. Kiedyś tak. Ale nie w najbliższym czasie, bo ta sprawa będzie bardzo podobna. I ale w ogóle już chyba ponad rok minął, jak my to nagraliśmy, możliwe. Nie? No. I dalej jestem taki, że trochę nie za bardzo chcę nagrywać ten odcinek, bo jest temat jest ciężki. No, tymczasem ja tu przychodzę z jeszcze gorszym. Nie wiem, czy słyszałaś o tej sprawie, bo ja chyba nie kojarzę. Może kiedyś gdzieś. A w ogóle możecie zgadywać, jaki odcinek jest niewypuszczony, porównując do tego. Zadamy pytanie może w tym odcinku. Zgadnijcie, jakiego odcinka nie wypuściliśmy. Zgadnijcie. Jeden, jedyny w sumie. No. Jak zgadnicie, to dostaniecie nic. Okay, możemy wam dać shoutouta, jak chcecie. O, no, tylko napiszcie, że chcecie, tak. Bo tak to nie przy odpowiedzi. Nie można. Chcę shoutouta, napiszcie. I to będzie historia o Kelly Ann Bates. Nie znam. Zaczyna, może znam, ale nie znowu znam. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Tak. Gdzie twój brytyjski akcent? Ale gdzie, w jej imieniu? No. Kelly Ann Bates? Nie wiem. Nie, to nie brzmi brytyjsko. Nie, w ogóle. tak, i... No, była sobie Kelly, tak. No. Ale trochę zaczniemy w... Wcześniej? Później. Później? Później, jak już była 14-latką. Początek lat 90. Kelly była niańką u znajomych rodziców. I tam u tych znajomych, nie wiem z jakiej paki, poznała takiego typa, który nazywał się James Patterson Smith. Nie wiem, może to był znajomy tej rodziny, u której niańczyła, czy coś. Może. Nie wiem. Ale James od razu się zainteresował nastolatką. Tylko problem był taki, że był od niej starszy. Ile starszy? Dokładnie 33 lat? Lata starszy. 14 lat ona ma. Tak. Taka delikatna różnica. Czyli ona miała 14, a on miał 47. Uff. No. No takie totalnie tato. Nawet myślę, że starszy od jej. Nawet nie, no, no. Także ten. Zaczął oczywiście od
groomingu i manipulacji. Najgorzej. No bo mamy tutaj bardzo pedofilską relację, jak nienormalną. No jak wygląda 47-letni oblech? No, Kelly ukrywała relację ze starszym mężczyzną z wiadomych powodów przez kolejne 2 lata. Aż w końcu 30 listopada 1995 roku zamieszkała z nim. Jak? Jej matka. Ona miała lat? 17. What the fuck? 16, prawie 17. Najgorzej. No i jej matka, Margaret, oczywiście chciała go poznać, tak? No. No z kim się wyprowadza jej nastoletnia córka, tak? Dlaczego jej córka się wyprowadza w wieku 16 lat? Ja przepraszam, to takie czasy były? Znaczy w Anglii to chyba już jesteś prawie dorosły. Jak masz 17-16, to już możesz decydować chyba o sobie. Tak? Chyba tak. Możesz się wyprowadzić, masz 16 lat. Okej. I jej matka Margaret poznała go i chyba, nie wiem, czy Kelly jej powiedziała, czy ten facet, James, powiedział, że ma 32 lata. Okej. Okay. Miał prawie 50, więc ona od razu zauważyła, że na pewno nie ma 32 lat. Ale co to naprawia? Ja przepraszam, no nie wiem, bardzo. Moja córka ma lat 16, a ty masz 32, a tak naprawdę wyglądasz na 50? To jeszcze gorzej niż jakbyś z góry powiedział, że jesteś 40, że masz 47 i nie wiem, lubisz ją jak dziadek i chcesz ją sponsorować z jakiegoś dziwnego względu, ale no. Nie mam słów, po prostu. No ale tak, z tego co wiem, to zgodnie z brytyjskim prawem nie mogła za bardzo jej zakazać, bo ona mogła już jako osoba praktycznie dorosła, no dorosła w sensie, ona może chyba decydować, gdzie chce mieszkać, chyba nie może alkohol pić. 16 lat, to ja nie wiedziałam nic. Znaczy na coś pewnie wiedziałam, ale nie było to... No na pewno bym się nie wprowadzała z 50-latkiem do... Na pewno nie byłem w takim stadium życia i w takim... Nie byłem aż na tyle rozwinięty, żeby zamieszkać z jakimś... Ona była przez ostatnie 2 lata praktycznie manipulowana przez niego, więc to też trochę... I nikt o tym związku tak naprawdę nie wiedział. Pewnie jej tam obieca jakieś gruszki na wierzbie. I śliwki na sośnie. No więc oczywiście Margaret zmartwiło, że jej córka związała się z takim człowiekiem, w ogóle co to ma być, nie jakiś stary dziad. I halo, policja. Od razu miała złe przeczucie. No a też związek Kelly Jamesa nie był stabilny, szoker. Zrywali ze sobą, potem on manipulował ją z powrotem, żeby do niego wróciła i takie błędne koło. Ja nie wiem, jak to ma wyglądać, jak się zrywa z 50-latkiem. Ja przepraszam. Nie wiem. Nie byłam w takiej sytuacji. Czy oni tam mieli też jakieś teledysk Riany? We found love in hopeless place, tylko on tam geriatryczny, chodzi o lasce czy co? A chodziło twoje o lasce? Twoi rodzice chyba mają tyle lat, więc no chodzą mają o lasce i są geriatryczni. No nie. No właśnie. Trochę sobie wyobraź. Ale wtedy, w latach 90. to ludzie się jeszcze szybciej... No nie 50-latkowie. Mój dziadek był mega stary. W wieku 50 lat. No, miał 50 lat. Już był taki super siwy. Okej. Okay. Ale tylko z jednej strony, dziadek, bo z drugiej strony to tak do 60 miał czarne włosy. Różni ludzie różnie się starzeją, tak? Ale mi się wydaje, że taka osoba to pewnie się źle starzeje. Hmm. Tego typu. Powiem ci, że miał dużo energii. Okej. Okay. Pewnego razu rodzice Kelly odwiedzili ich dom i James pokazał im dziurę w podłodze i powiedział, że mieli wyciek gazu i podczas naprawy musieli zrobić taką dziurę. Logiczne, nie? I co on zrobił? No nic, pokazał im dziurę w podłodze. A coś ta dziura będzie później wystąpi? W odcinku może, jeszcze? Możemy się potem domyślić, po co była ta dziura w podłodze. Czy on ją zamykał w dziurze w podłodze? Czy to było jakieś takie BDSM? BDSM to na pewno nie było. A ty pamiętasz, był kiedyś taki filmik, że chłop miał właśnie dziurę w podłodze i z tego, i to była taka dziura, wiesz, taka wycięte koło w podłodze i jak podnosił to taką, jak to się nazywa, plakietę? Nie plakietę. No, wieczko. Wieko. Wieko, no. Jak podnosił, to w środku była klatka. I on taką laskę wiązał tam i wsadzał. What?
i stawiał na to stolik i dywan i zaczynał oglądać telewizję i ona tam zostawała, to taki BDSM było. To w jakimś serialu było? Nie, gdzieś na Twitterze mi gdzieś wyskoczyło. Jak... O Twitterze? No, na Twitterze jest bardzo dużo rzeczy. Nie wiem, nie mam Twittera i nie zamierzam. No, więc rodzice Kelly oczywiście byli kompletnie nieufni wobec Jamesa i poprosili Kelly, żeby utrzymywała z nimi regularny kontakt i odwiedzała ich najczęściej jak się da, ale niestety Kelly bardzo rzadko to robiła, bo oczywiście James pewnie jej mówił, żeby nie chodziła do domu albo zamykał ją w domu i nie mogła nigdzie iść. Nie wiemy, ale możemy się domyślać. I podczas jednej z wizyt u rodziców zauważyli na jej rękach siniaki. A ona oczywiście tłumaczyła to jako wypadki. No na pewno wypadki. Mhm. No takie typowe tłumaczenie osoby, nad którą się ktoś znęca. A kim był w ogóle James Smith? Oprócz tego, że był pedofilem. Był bezrobotnym, mieszkającym w Gorton, niedaleko Manchesteru. Jego małżeństwo, on miał kiedyś żonę, skończyło się po 10 latach w 1980 z powodu znęcania się nad nią. Później, między 1980 a 1982 spotykał się z niejaką 20-letnią Tiną Watson, którą regularnie bił, nawet kiedy była w ciąży z ich wspólnym dzieckiem. Na początku zwykłe jakieś przepychanie, szturchanie i tak dalej przerodziło się w codzienne bicie. Pewnego razu pobił Tinę w głowę popielniczką. Domyślam się, taką szklaną, ciężką popielnicą. W końcu udało jej się uciec i zakończyć ten patologiczny związek. Ale ten znalazł sobie nową ofiarę. 15-letnią Wendy Mottershead. Nad którą również się oczywiście znęcał. Raz próbował ją utopić w kuchennej umywalce. Ja pierdzielę. A ja znam taką sprawę Znaczy, to też jest z prawdziwego życia. Ale z prawdziwego życia z województwa lubelskiego. Chłop był mega szanowany. W swoim środowisku. Był w ochotniczej straży pożarnej. O kurde, belle. A swoją żonę wiązał na noc. Wow. I raz rozbił jej na głowie wiadro plastikowe, rozumiesz? Aż rozbił. Miała połamane kości. What? Czaszki. No. Nie rozumiem. I co? I tylko po łapach go potegowali. Upomnienie, do widzenia, nie? Wiadomo. A, no. Wiadomo. Przecież takie rzeczy się nie powtarzają, jak nie. Widać w tej historii na przykład. Nie. Kelly od momentu, kiedy zamieszkała z Jamesem, stała się wycofana. Zrezygnowała z pracy. I kiedy rodzina próbowała ją odwiedzić, to James mówił, że nie ma jej w domu. Bo oni dosłownie przychodzili pod drzwi i on mówił, że jej nie ma. No to ja bym powiedział, no to przychodzę do ciebie, tak? Nie wiem, nie mieli chyba powodu, żeby jego... Nie, ja jakby mi mówiła, unikałaby mnie moja córka, chłop, który jest starszy od niej od 50 lat, by mi mówił, że jej w domu nie ma, to ja bym przyszedł do niego i cześć dziadku, czy tam mój rówieśniku, pewnie. No. Może choć się, nie wiem, wody napijemy, tak? I bym ją usłyszał, że się szamocze pod podłogą, bo zakładam, że jest pod podłogą wtedy. I wtedy tego chłopa nie ma. Jakby no niestety. Upijasz go, żeby stracił przytomność, porywasz córkę. Własną córkę. Tak. Dosłownie bym porwał własną córkę. Tak. No, może to nie byli tacy konfrontacyjni ludzie, tak jak ja. No i też oni pisali listy do niej, bo to jeszcze czas przed komórkami, tak? I... Ja pamiętam, jak mój wujek wysłał do nas pocztówkę z Sycylii i napisał pozdrowienia, że dla mnie i napisał dla Wojciecha, dla mojego ojca, nie? I napisał Wojciech przez samochę. Nigdy, kurwa, tego nie zapomnę. Normalnie, jak ja zamykam oczy, to widzę to, jak on to napisał. Po prostu płakałem wtedy i mówię, i od tamtej pory mówię na ojca Wojciech przez samochę. No. Bo to jest takie, uff. Tak, takie mi na imię. No nie? Wojciech samochę? No i jak oni pisali do niej listy, to odpisał James.
ręcznie. Mhm. Ale pisał i pod spodem pozdrawiam James. Rozpoznawali pismo, że to nie jest Kelly. Mhm. I 10 marca 1996 Margaret zadzwoniła do Kelly, żeby powiedzieć jej, że pominęła wizytę u dentysty. Jest to ważne. Chodźcie do dentysty. No. Kelly obiecywała, że odwiedzi ją w dzień matki, który był tam w najbliższych dniach, ale nigdy do tego nie doszło. 2 tygodnie później dostała kartkę urodzinową od Kelly, to były urodziny jej ojca, ale nie była napisana przez nią. I oni mieszkali w tym samym mieście i ona kartki urodzinowe wysyłała? Chyba w tym samym mieście, ale nie wiem na 100%. Na pewno blisko mieszkali siebie. No ale jak ona w ogóle nie przychodzi, no to zaczęli listy pisać, tak? I jej rodzice oczywiście wiedzieli, że coś jest nie tak, czemu ona nie pisze na listy, nie przychodzi, skoro mówiła, że przyjdzie i tak dalej. Ale nie mieli nawet drobnego pojęcia, w jak tragicznej sytuacji znajdowała się właśnie Kelly. W ciągu pierwszych 4 tygodni mieszkania z Jamesem, czyli jeszcze pod koniec 95, była poddawana brutalnym torturom. James oparzył jej pośladki, nogi, próbował ją utopić, tak jak byłam dziewczynę, w umywalce. Robił jej rany kłute wewnątrz jamy ustnej. Nie wyobrażam sobie niczego bardziej irytującego. Szukają, żeby właśnie się znęcać nad taką osobą, bo oni się nad tym, wiesz, to im się podoba, to ich kręci. Chora, tak jak mnie niebieskie oczy, tak ich kręci bicie kobiety, tak? To jest, wiesz, to powinno się leczyć. No. I to był dopiero czubek góry lodowej tego, co przeszła ta dziewczyna. 16 kwietnia 1996 James zadzwonił na posterunek policji w Manchester, informując, że wskutek wypadku utopił w wannie swoją dziewczynę. Od razu go aresztowano, ale autopsja Kelly pokazała ogrom tortur, jakie przeżyła w ostatnich tygodniach życia. Uwaga, uwaga! Bardzo graficzne opisy. Jak jesteście ludźmi o słabych nerwach, to nie jest dla was odcinek, tak bym powiedziała, ale... Przyjęcie z 2 minuty. Trochę więcej niż 2, myślę. 5? Będziesz 5 minut mi mówić? O takich rzeczach? Być. Myślę, że około 5 minut to może potrwać, tak. Policja, jak przyjechała na miejsce, znalazła nagie ciało Kelly na podłodze łazienki. Detektyw Joseph Monaghan powiedział, że nigdy nie spotkał się z tak przerażającym morderstwem, nie wypadkiem. A patolog William Lawler. Myślałem, że powiesz Lolek. To tak jak w tym, w Bogatych Bankrutach jest ten prawnik. Bob Loblow. Patolog William Lawler powiedział, że nigdy nie widział tak okaleczonej ofiary spośród 600 wykonanych autopsji. No jak ktoś, kto wykona autopsję pewnie głównie na jakichś przypadkach morderstw, no to mówi coś takiego, no to możemy się domyślać, że będzie źle. Krew Kelly znaleziono praktycznie w całym domu, w różnych miejscach. Podczas sekcji zwłok wykazano, że miała 150 różnych urazów ciała. W ostatnim miesiącu życia była głównie większość czasu związana do kaloryfera lub mebli własnymi włosami lub sznurem wokół szyi. Własnymi włosami. Lekarz zanotował, że Kelly miała poparzone nogi, pośladki, poparzenia na udach od rozgrzanego żelazka, złamaną rękę, wielokrotne rany kłute od noża, widelców, nożyczek na całym ciele, zmiażdżone ręce, okaleczone uszy, nos, usta i genitalia, rany zadane łopatą i nożycami do przycinania i kawałek jej głowy był oskalpowany. O. Najbardziej szokujące... Może wyrwała włosy. No pewnie tak jak mocno, się szarpała, nie? Jak próbowała się uwolnić. No. Najbardziej szokujące odkrycie jednak było takie, że od nie wiadomo ile, ale 5 do 3 tygodni przed, 5 dni do 21 dni przed śmiercią została pozbawiona oczu.
A później była kłuta w puste oczodoły. Słucham? Znaczy, bo do tej pory byłem jak... moja sprawa była gorsza, ale no. Te puste oczodoły to już trochę... Ona chodziła bez oczu przynajmniej 5 dni. Normalnie jej wydubał oczy. Wydubał jej oczy! Jesus. Nawet w horrorze jakimś najgorszym bym sobie takiej sytuacji nie wyobrażała. No, to jest taka przesada. Nawet nie masz jak, wiesz, próbowała pewnie uciec, nie? Uwolnić się jakoś, ale bez oczu jak się uwolnisz? No nie. Koniec. Jak po prostu się czuje człowiek, który nagle oślepnął, no bezradny, tak? No. Jeszcze w tak brutalny sposób. Ja nie wiem, jak ona to w ogóle przeżyła jeden dzień. 5 dni. Minimum 5 dni, bo to mogły być 3 tygodnie. Przecież to na pewno nie było zaopatrzone, nic z tym nie zrobił. No przecież on kłuł w te oczodoły jeszcze potem. Nożem, Jesus. Czy nożyczkami, czy czymkolwiek, co mu pod ręką. Wykazano też, że oczywiście była głodzona, straciła około 20 kg i kilka dni przed śmiercią nie piła w ogóle wody. Czyli zmarłaby z wycieńczenia, tak czy siak. Ale jako przyczynę śmierci podano utonięcie. Czyli w tym przynajmniej nie kłamał, że utonęła. Ale na pewno nie przez przypadek. Ale przed tym w ogóle utonięciem jeszcze została pobita słuchawką od prysznica. Stop, on zadzwonił, tak? Zadzwonił na policję. Że zrobił to wszystko. I takie upsy. Tak jakby nie mieli znaleźć, że oczu nie ma. Jakby nie mieli znaleźć tych wszystkich ran kłutych. No. Jaki on musiał być po prostu już tak totalnie wyłączony z tego, że dla niego to było normalne, że ona tak wygląda. Że to było dzień jak co dzień po prostu. No tak by się znęcał od nią, odkąd tam mieszkała. Ja pierdolę, masakrę. Podczas procesu Smith wypierał się morderstwa. Śmiał twierdzić, jak? Że Kelly prowokowała go i nabijała się z jego martwej matki i miała zwyczaj samookaleczania się, żeby go upokorzyć. Samookaleczałeś się kiedyś tak, że wiesz, wydobywałeś sobie oczy. Ty wyobrażasz to sobie, siedzę i mówię, a twoja martwa matka taka zjebana była i w tym samym momencie widelcem sobie oko wyjmuję. Albo no, żelazkiem go... sobie uda tak, pracuje. Ha, twoja stara taka głupia, żelazko w udo. No przecież to jest no. Nie do pomyślenia w ogóle. W ogóle, że coś takiego się nawet jego obrońca zgodził, żeby takie powody podawać. Mi się wydaje, że może ten obrońca już był jak, dobra, tam przegrana sprawa, nie, mów co chcesz. Do what you want. Kiedy zapytano go, dlaczego została oślepiona, dźgnięta i pobita, powiedział, że bawiła się w wyzywanie. Słucham? Prawda czy wyzwanie? Prawda wyzwanie? Tak. Okay. Wyzywanie. Wyzywam cię, żebyś mi wydubał oczy. No ale nawet jeśli się, nie wiem, bawiła w coś, to on jest ten starszy. On powinien wiedzieć, że ej, sorry, stop. A nie udaje głupa teraz. Co ty to próbujesz jakoś to logicznie wytłumaczyć? Co on w ogóle pierdali? I can't. Ławie przysięgłych zajęło aż godzinę, żeby skazać... Nie. Żeby uznać 49-letniego Jamesa winnego morderstwa Kelly. Psychiatra stwierdził, że ma zaburzenia paranoidalne, jest chorobliwie zazdrosny, żyje we swoim własnym świecie i na pewno był sadystą. To na nie, pewno, nie no ma, myślę, że ja nie muszę mieć żadnego wykształcenia w tym kierunku, żeby to stwierdzić. No. Otrzymał dożywocie z minimum, minimum 20 lat. Sędzia powiedział, że jest to... Przypadek deprawacji jednego człowieka nad drugim jest najniebezpieczniejszym człowiekiem krzywdzącym kobiety i nigdy nikogo już nie skrzywdzi. Mam nadzieję. W więzieniu też są ludzie w sumie. No. Prokurator na procesie Smitha, Peter Openshaw, powiedział, że śmierć musiała być ulgą dla jej tortur. Też tak no, mi się wydaje. Myślę, że 5 dni bez oczu, no to... No. I tak było za długo. Ławie przysięgłych zapewniono profesjonalną pomoc psychologiczną w związku z traumą wywołaną zdjęciami ofiary. Wyobraź sobie być na takim procesie? Nie, to tak jak w poprzednim odcinku, że oni chcieli tą świnię pokazywać, jak ją kroją.
Co oni mają w głowach w ogóle takie rzeczy pokazywać? No i niestety tragiczna historia Kelly porusza bardzo częsty problem przemocy domowej. Jak ważna jest wczesna interwencja. No nawet matka Kelly, Margaret, żałuje, że nie posłuchała swojego, wiesz, pierwszego instynktu, jak tylko poznała Jamesa i czuła, że coś jest z nim nie tak. No i do dziś jest zaangażowana w pomoc osobom dotkniętym przemocą. A bo to niedawno w sumie było. Niedawno, 20, 30 lat temu prawie. No to, ale to wiesz, no. Dalej ci ludzie żyją, tak? Zaczyna. No chyba jeszcze nie czytałam nic, że jej matka nie żyje, ale może nie żyje, nie wiem. Nie wiem, ile miała lat w tamtym czasie, no załóżmy około 40, no to może, bardzo możliwe, że jeszcze żyje, tak? No. Także jeśli ty lub bliska ci osoba potrzebujecie pomocy, podajemy darmowy numer telefonu zaufania dla ofiar przemocy domowej. To jest 800-120-002 i dostęp jest całą dobę. A kontakt mailowy pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info. Czasami ma się, wiesz, dostęp do maila albo do telefonu poza domem, więc no, myślę, że to są najlepsze takie sposoby. Albo oficjalnie, jak się czujecie na tyle na siłach, można iść na policję i założyć tą niebieską kartę i będzie przychodzić do mieszkania ten dzielnicowy. No u nas na wsi to jest bardzo duży problem i... Często na wsiach jest to duży problem, tak mi się wydaje. Przynajmniej te rzeczy, co się spotykam. W ogóle to jest takie, że w tych małych miejscowościach często się dzieją takie najbardziej dziwne rzeczy. Naprawdę nawet w mojej szkole, w podstawówce, tam gdzie chodziłam, to dopiero teraz od jakiegoś 2 lat jest w ogóle taki psycholog na stałe. Na przykład, nie? Kiedyś był jakiś tam, no nie wiem kto to był, jakiś pedagog po prostu, nie? No, no każdy nauczyciel jest tak naprawdę pedagogiem praktycznie, więc to też tak, nie każdy nauczyciel może pomóc ze wszystkim, ale no. Ja nie przypominam sobie, żeby w szkole nawet mówiono o takich rzeczach, wiesz? U nas w szkole na pewno nie mówiono o takich rzeczach. Nie, ja dopiero się dowiedziałem jakoś tak po szkole o tych, o tej karcie i w ogóle, nie? No ale ja osobiście nie znałam takich osób dotkniętych przemocą domową. Ja znałam osoby bardziej, które się jakoś samookaleczały albo coś w tym stylu, a nie takie jakieś, wiesz... Chociaż no... Niektórzy znajomi to mieli popieprzonych rodziców, no, to na pewno. No, no. Może nie jakaś taka przemoc fizyczna, ale psychiczna na pewno. Więc pewnie. To też jest rodzaj przemocy, więc też coś takie... Że często samookaleczenie jest jakby wołaniem o pomoc, bo coś się dzieje. Ale nie zawsze tak jest to powód, że w domu czasami jest także... choroba po prostu psychiczna, tak? Więc... Dołujący odcinek, bym śmiesznie powiedziała. To nie było. No nie było, nie było. No następnym razem muszę jakimś, nie wiem, jakimś klauniastym człowieku zrobić, bo... No. Bo muszę się odbić. Wypadałoby się odbić ale od tego dna. Ale zaintrygowało mnie, że co szokowało tą dziewczynę, która jakieś tam, wiesz, o sprawach True Crime cały czas gada i tak... Rzeczywiście, to było szokujące. Wydubanie oczu to... No. Tego jeszcze nie graliśmy. No, za ciężkie tematy na pewno w przyszłym tygodniu nie będzie kolejnego takiego odcinka. No i nie jesteśmy tu po to, żeby się śmiać z ofiar, tak? Tylko jesteśmy tu po to, żeby się śmiać z tego starego pryka. Ale jakby nie wiem, za poważny czy się śmiać ton był z niego, czy po prostu tutaj. Niech... Bo nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Ja mam nadzieję, że żyje i mu jest źle. Że żyje i wiesz, i ma jakieś kurwe... wielkie ten kalafiory przy dupie i że a ja mówisz o jakichś hemoroidach czy tak. Naroślach? Nowotwór i że ma ten i że ma wrzody i mu pękają i on krwią cały czas rzyka. No rzadko taka, wiesz, rzadko sprawiedliwość taki. Trafia takich ludzi to miała tylko 17 lat. No 17 lat to ja miałam 12 lat temu. Nie, widzisz, już przeżyłaś prawie 2 razy tyle. No. Wow. Ale też mieliśmy farta, że żyjemy do tej pory, no bo wiesz. No wiem, na inny niektórzy level. To po prostu, wiesz, śpią i się nie budzą.
budzą się martwi, jak było w strasznym filmie. 9-11. No. I też nie wiesz. Mogliśmy tam być? Zaczynasz pracę... Ja byłam w Ameryce parę lat później. No, zaczynasz pracę w korporacji i nagle samolot. Nie wiadomo. No w ogóle ja przecież normalnie pamiętam, jak byłam w niedaleko Chicago. Jak byłam dzieckiem i jeździłam sobie rowerem po jakichś takich szemranych okolicach sama. Przecież tam tyle ludzi było porywanych. To Ameryka jest! I nikt mnie nie pilnował! Mogłam być porwana gdzieś pokrojona na kawałki. Mogłaś. Moglibyśmy zrobić odcinek. Nie, nie moglibyśmy. Nie moglibyśmy. Może ty byś zrobił. Może ja bym zrobił odcinek. No. No. Także uważajcie na siebie, żebyście nie zostali przedmiotem naszego odcinka. I oczywiście na Spotify musicie biec w tym momencie. Biec! 5 gwiazdek dać. Ludzie. Albo my spadliśmy znowu, tak? Spadliśmy znowu? No, chyba tak. 4 i 4. No. Ludzie, chcemy 500 ocen i 5-0. 500 ocen. Do... Znaczy, no jest was ponad 2000. Tak zbiorczo. Więc każda osoba powinna iść i ocenić na 5. No. Ja to tak rozumiem. No. I jakby każdy z was tak złotówkę przesłał. To byśmy mieli na nowy mikrofon. Byśmy mieli mikrofon w końcu. Jesus. Tak. Ile jesteśmy można? Biednymi ludźmi. My jesteśmy tacy, że nie możemy sobie pozwolić na wszystkie luksusy po prostu, tak? W życiu. I wy też pewnie tak macie, bo teraz wszyscy chyba tak żyją. Wszyscy żyjemy w inflacji. No. Inflacja to jednak dobija mnie. Już nie mogę. Nawet nie kupuję masła już. Masło? A masło przecież kosztuje ten sam cały czas. Nie właśnie, nie widziałaś, zmienili kostkę. Była 250, to dobrze, 200. Bo ja nie lubię takich dużych, bo prawie zawsze muszę wyrzucać. No Jezu, no to dobrze, że lepiej więcej płacisz, to od razu lepiej. Dobra, to pa. 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 Do usłyszenia, pa pa.